Chodzi o fundusze unijne, proszę Państwa, chodzi o obcięcie funduszy unijnych. Największe oszustwo wszechczasów, usunięcie imienia Bożego Jahwe z Biblii, usunięcie drugiego przykazania, oszustwo wszechczasów, mega oszustka, Makryna, tak? Niech będzie i Makryna, Mieczysławska, Winczowa, jako Winczowa, zmieniają nazwiska. Wszędzie tych szpiegów pełno. Wszędzie. Panami traktatów europejskich. Także no, nie jest tak. My mamy bardzo też silnych sprzymierzeńców w pewnych sprawach, jak na przykład właśnie brytyjskich konserwatystów, jak Węgrów, jak Słowaków. Radio Koncit. Reakcje tutaj wielu kolegów są bardzo pozytywne na polskie wybory. Ja właśnie rozmawiałam z Węgrem, lecąc do Strasburga. On się bardzo cieszył na przykład z tego, że po raz pierwszy uważał, że to jest taki wzór, też dla ich kraju nie będzie w polskich... Największe oszustwo wszechczasów. Usunięcie drugiego przykazania w Biblii. Nie będziesz czynił obrazu rytego, co jest na górze, tego, co jest na górze, tego, co jest na dole. Na ziemi, w ziemi, pod ziemią, w wodzie, pod wodą. Nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja, Jahwe, jestem Bogiem zazdrosnym, który każ na synach do trzeciego, czwartego pokolenia, a okazuje miłosierdzie aż do tysiącznego pokolenia. Tym, którzy mnie miłują, także Państwo zobaczą, to, że Jezus Chrystus streścił 10 przykazań dwoma przykazaniami, miłość do Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego, to ma sens. To ma sens. To ma wielki sens. Także nie wyliczaj, Klecho, przykazań, bo im bardziej będziesz wyliczać te przykazania, to tym bardziej to staje się podejrzane. Dlaczego usunęliście drugie przykazanie i dlaczego 10 podzieliliście na dwie części, że wyszło ani żadnej rzeczy, która jego jest? Zobacz, niech ta tajemnica cię ci otworzy. Jaka jest druga strona tej gazety? Znaki czasu. Fałszerstwo wszechczasów. Strasznie interesujące, strasznie ciekawe. Są tutaj te wszystkie stare przykazania, że tak powiem, wyliczone. Kto narobił bigos? Kto dopuścił się oszustwa? Kto przy tej Biblii najbardziej tu się kręcił? Kto? 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 Przecież nie było świadków Jehowy. Nie było, proszę Państwa, pojedynczych ludzi, czy żadnych grup takich, które dzisiaj są prześladowane. Były wciąż te większości. Kogo? Saduceusze i faryzeusze. Jeżeli jesteśmy w Europie, to musimy porzucić swoje korzenie, tak? Kulturę, tradycje, wartości. No, kultura i tradycja. Przecież to i tak idzie ku dogadaniu się. Jest muzeum i przecież te kościoły mają być zamienione w muzeum, bo Biblia mówi swoje, że upadek religii fałszywych to znaczy, że ludziom się zabroni wyznawania religii. Państwo zobaczą, że szła pierwsza fala, druga fala, trzecia fala, czwarta. To Państwo myśleli, że coś, że już nie będzie tych fal. Cały czas idzie, szatan nie śpi. Szatan jest profesorem, który ma 6000 lat i on robi wszystko, żeby ludzie zrozumieli, że tego Boga nie ma. O to jemu chodzi. A sam on pokazał wam wcześniej, dał dobry przykład, bo Biblia mówi, że szatan wierzy przed Bogiem, wierzy w Boga,
jest przed Bogiem, wierzy i drży, Biblia mówi. Czyli proszę bardzo, szatan wystąpił z propozycją tą, że on wierzy, a was uczyni ateistów. I teraz ateistami. I teraz ten Pałac Kultury Stalina i Lenina. Dyskusja. Grzegorz Braun sam, najmądrzejszy, najinteligentniejszy. I dookoła niego kto? Straże miejskie. Co pan tu robi? Co pan tu robi? A on mówi, że budynek autorytarny, tak autorytarny, bezczelnie i na chama postawiony został w miejscu publicznym, prywatnym. Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Zdzisław Krasodębski, poseł Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeszcze jeden temat. Naszym gościem jest pan Marek Rawiecki z Gliwic. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan Marek z Duszpa Serca Ludzi Pracy, były radny z Gliwic. Telefonuję do pana, bo tak może próbujemy też usłyszeć głos tych, którzy uczestniczyli w głosowaniu i obserwują to, co się dzieje. Chciałem zapytać i poprosić może pana o komentarz, bo znam już podobno przyczynę opóźnienia w zliczaniu głosów. Londyńska komisja podobno pogoniła rubryki, stąd taka w Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, komisja Langström, i był to błąd, Ekstra, przez który opóźniła się wczorajsza konferencja PKW. Jedna z komisji w Londynie przesłała protokół bardzo późno, a do tego musiała go jeszcze poprawić. Pomylenie rubryki zmusiło PKW do odesłania tego protokołu. Jedna z komisji prosto z Polski nadaje stąd. Polacy czas zmienili, teraz tu, stąd, z Polski, tu, w Polsce, a... Mamy też świadomość tego przesunięcia czasowego, że no na przykład taki Londyn głosuje trochę dłużej. Pytanie, czy to może wpłynąć na zmianę wyników, a może i to, bo wielu się pyta, jak to się stało, że naraz... No książęta spokoju potrzebują, a nie stresu, nerwów, wrzasku, trzasku, jak ci żebracy na pufach w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Tu, gdzie wasz papież był w roku 1999. Przecież dawno już ten papież nie żyje. Okręg londyński, de facto warszawski, miał 24 godziny na to, żeby te wyniki dostarczyć. W tym czasie już były znane, chyba 41 okręg. W tym czasie były dokładnie znane wyniki wszystkich 40 okręgów. I dodałaby jedna rzecz, mówię jako matematyka. Mianowicie zastanawiający wpływ tego 41 okręgu na całokształt wyników. Kiedy tak śledziłem po kolei, jak te wyniki spływały z poszczególnych okręgów, to one się różniły, one spowodowały zmianę wyników ogólnopolskich o 0,1%, 0,15%, 0,2%. Zresztą to jest normalne, bo to może jedna komisja w stosunku do 40. Statystyka matematyczna, no, statystyka, to jest nauka ścisła. I teraz zwróćcie uwagę na jedno, że po wpłynięciu wyniku z tego 41. Czyli Londyn. No wyniki zmieniły się dość diametralnie.